Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 3 grudnia i rozpoczynamy trzeci vlog. Godzina 7:20, ja dzisiaj wstałam o 6:30. Ogarnęłam się, ubrałam, zaraz wam pokażę, w co jestem ubrana. Właśnie na dole mi się robią tosty, także zjem sobie jeszcze je i wychodzę do szkoły. Mam dzisiaj na 8 do godziny chyba 13:30. Później z osobami, niektórymi z mojej klasy, idziemy sobie jeszcze coś zjeść, pewnie do jakiegoś baru. Dzisiaj jest piątek, także super. W ogóle jutro mam 18, także pewnie na jutrzejszym vlogmasie będziemy się na wszystko szykować i tak dalej, więc bardzo fajnie. Dzisiaj będzie taki chillowy też dzień, ale będzie fajnie, także oglądajcie do końca, a tymczasem pokażę wam, w co jeszcze jestem ubrana. Osoby, które oglądały pierwszy vlogmas, znają tą bluzę, bo robiłam tam właśnie haul zakupowy z Bershki i kupiłam taką bluzę. Czarne, zwykłe spodnie ze Stradivariusa, pasek też ze Stradivariusa i buty to będę miała Nike Blazery. Także co, bez zbędnego przedłużania wychodzę, bo nie chcę się spóźnić, a muszę jeszcze zjeść śniadanie, także. Także see you po szkole, pewnie w takiej mniej oficjalnej wersji, bo jak będę gdzieś wychodzić, to pewnie zabiorę ze sobą kamerę i w ogóle, także no, do zobaczenia. Dzień dobry moi drodzy, jesteśmy po bardzo dobrym jedzonku. Tak. Byłyśmy jeszcze w tej wieży, kupiłyśmy ogromne zakupy. Nie, dziękuję. I teraz jesteśmy na jarmarku i przyszliśmy na grzańca. Boże, tu jest ludzi. No strasznie dużo ludzi. Moi drodzy, robimy test, check grzańca. Ja mam świąteczny, Karinka ma... Jagodowy. Jagodowy, uwaga. Zdrówko. A jest mocny. Dobre. Ale mój jest też mocny. Twój starzy na jarmarku. Jesteśmy piękne, tylko ta choinka jest brzydka. Mi się podoba. Ale zimno. Jesteście hejterami. Dzień dobry moi drodzy, właśnie wróciłam do domu i od razu złapałam za kamerę, bo się do was długi czas nie odzywałam. Byłam oczywiście w szkole, po szkole razem z moimi dziewczynami z klasy pojechałyśmy sobie zjeść do dim suma. Zjadłam chicken tikka masala, było przepyszne. Później pojechałyśmy do Tigera i kupiłam torbę świątecznych rzeczy specjalnie dla was, żeby wam zrobić haul. Zwykle zabieram się na tym, bo Tiger zawsze miał super dużo fajnych świątecznych rzeczy, a w tym roku jest tak średnio, 3/4 to są jakieś bombki. A właśnie a propos choinki, to w tym roku będziemy mieli niestety sztuczną choinkę, ze względu na to, że po prostu wyjeżdżamy, mamy też Lunę, która jest szczeniakiem i boimy się, że po prostu będzie jadła cały czas te spadające takie, wiecie, igiełki z choinki, a tak to ta choinka sztuczna nie będzie się kruszyć. Chociaż słyszałam, że rodzice mi mówili, że byli dzisiaj jeździć po wszystkich sklepach, jakichś takich Obi, Leroy Merlin, jakaś Castorama i nie znaleźli żadnej ładnej choinki, która wyglądałaby na niesztuczną. I później poszłam jeszcze razem z Kariną na jarmark, napiłyśmy się grzańca, sobie trochę pochodziłyśmy, pogadałyśmy i ogólnie dzisiaj jest tak zimno, że snap mi pokazywał, że jest 0 stopni, ale wydaje mi się, że jest z minus 3 co najmniej. Jeszcze jak szłam w ogóle tutaj, to wszystkie kałuże były pozamarzane, więc na pewno jest mróz. No ale po prostu jest tak zimno, że tak dzisiaj zmarzłam. Jeszcze czekałam na przystanku 20 minut. Jeszcze jak weszłam do autobusu, to zdjęłam buty. Już więcej chyba nie założę Nike'ów, blazerów, jak jest tak zimno. Mimo to, że miałam dwie pary skarpetek, to po prostu stopy mi odmarzły i jak weszłam do autobusu, od razu zdjęłam buty i zaczęłam sobie ogrzewać stopę. Tak mi zimno było. Ale dobra, wróciliśmy do domu, więc czas otworzyć kalendarze adwentowe, które tam na nas już czekają. Później zrobimy haul, zrobimy herbatkę. Zawsze jest na końcu, więc tym razem od niego zaczniemy. Kalendarz od mojej mamy, Trójka, jest w woreczku, prezentuje się tak. Uwaga, uwaga, co my tutaj mamy? O kurcze! Ej, ale moja mama, wiecie co, moja mama to jednak mnie zna na wylot i słucha mnie przede wszystkim. I najlepsze jest to, że chyba
tydzień przed vlogmasami mówiłam mojej mamie, bo moja mama zgubiła jakby taki swój kamień do masażu i ja mamie powiedziałam, że no, że ja bym chciała ogólnie sobie zacząć masować twarz. Mama coś tam zaczęła mówić, że po co przecież to, i powiedziałam, że będę chciała sobie kupić kamień. I mama zaczęła coś tam mówić, po co przecież ci to niepotrzebne, ty masz dopiero 18 lat. I wydaje mi się, że to właśnie była podpucha i mama mi ten kamień kupiła. Jeszcze kupiła z tej dobrej firmy Crystal Love. Jest, mama to mama, mama słucha wszystkiego, co się do niej mówi. Następna rzecz to kalendarz oczywiście z Sephory i szukamy trójkę my tutaj. O, dzisiaj podpis Cozy. Serio? Czy naprawdę dali mi spinkę do włosów? Jeszcze taką troszkę tandetną. Wyglądam pięknie. Mam ochotę na coś słodkiego, więc przechodzimy do Kindera i dzisiaj obstawiam, że będzie Kinder Bueno. Yes, of course. The Body Shop. Uwaga, uwaga. O, mamy proszę bardzo shower gel, czyli żel pod prysznic o zapachu róży. O, ale ładnie pachnie. Ktoś mnie ostatnio poprawił na vlogmasie, że nie jest to Mixit i faktycznie nie jest to Mixit, a i dlatego to wszystko, co tutaj jest, to nie są tak jak Mixit ma różne jakieś takie rzeczy, tylko tutaj wszystko po prostu będzie z musli, a dokładnie właśnie z taką owsianką i dzisiaj mamy owsiankę waniliową, ale powiem wam, że to super, bo te owsianki są mega dobre. Nasza tradycja jest taka, że codziennie mam mieć mi inną opaskę na głowie, a więc dzisiaj mam taką. Zapomniałam o tym, ale będę miała do końca filmiku tego, także. I ostatni kalendarz adwentowy to kalendarz z NYXa i obstawiam, że dzisiaj będzie pomadka znowu. O nie, nie zgadłam. Czyli mamy bazę pod cieniem. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Coś różnorodnego, więc super. I co? I teraz wydaje mi się, że przejdziemy do holu zakupowego. Na tą okazję przenieśliśmy się troszkę niżej. I uwaga, tych rzeczy nie ma jakoś super dużo, ale wydałam za to dużo pieniędzy. Wydałam aż 83 zł. Zaczniemy od pierwszej. Pierwsza to jest taka piękna śniadaniówka z Mikołajem. Jak ją zobaczyłam, stwierdziłam, nie no, muszę po prostu ją zabrać. I będę teraz w tym sobie codziennie robiła śniadanie do szkoły. Ta śniadaniówka kosztowała 10 zł. Świąteczne chusteczki i ja po prostu nie miałam chusteczek, bo ja praktycznie nigdy nie miałam ze sobą chusteczek. Ale chcę to zmienić, więc kupiłam sobie takie chusteczki świąteczne i to jest początek do mojej wielkiej kariery chusteczkowej. Uwaga, następną rzeczą jest coś super, co mi się mega spodobało i kosztowało 12 zł. I jest to Christmas Ballet Journal. Zobaczcie na to. Wygląda przepięknie i postanowiłam, że kupię go z racji, że jest dopiero tak naprawdę początek vlogmasów. Ja mam wszystko poplanowane w telefonie mniej więcej co chcę na jakim vlogmasie, więc stwierdziłam, że przepiszę tutaj, bo ten baner jest naprawdę przepiękny. Kolejna rzecz to stwierdziłam, że jak mam taki piękny dziennik, to muszę mieć też piękny długopis i kupiłam długopis z grającym Mikołajem. Przepiękny, zobaczmy jak pisze. Super, perfekcyjnie. To jest mój zestaw na planowanie vlogmasów. No, jak wziąłam ten notes, to przy nim był też taki. I uwaga, to będzie mój pamiętnik. Dokładnie tak, z racji, że wy może tego nie widzicie jeszcze, ale zaraz zobaczycie, że ten dziennik jest zamykany na kłódkę. I mi to tak strasznie przypomina jakieś takie dzienniki, które ja kiedyś miałam, jak byłam młodsza. Właśnie zawsze miałam takie na kłódkę i będę w tym dzienniku pisać wszystko, co będę chciała i nikt mnie tego nie zobaczy, bo kluczyki będę miała tylko ja. Chyba, że ktoś mi ukradnie te kluczyki, no to już będzie gorzej. Kolejna rzecz to coś, co użyję do pieczenia pierniczków i w ogóle, no wygląda to przesuper. Jest to właśnie taka trzepaczka i w środku ma taką choinkę, także czadowe to jest. Okej, kontynuujemy nasz haul. Już nie zostało dużo. Kolejna rzecz to coś super i to nie jest akurat z kolekcji świątecznej, ale są to ołówki patyki. Jak ja to zobaczyłam, to stwierdziłam, że jest to coś giga koks. 4 ołówki za 8 zł. Wydaje mi się, że to jest super cena. No i ten design jest przekozacki. No super. Zobaczmy, jak się tym pisze. Genialne. Na matkę będzie idealne. I ostatnia rzecz to skarpetki. I skarpetki są również w misie. I to właśnie była kolekcja razem z tymi patykami. To właśnie była kolekcja misiowa. Także nie świąteczna, tylko misiowa. I są przecudowne. Ja je od razu zakładam. Jeszcze są antypoślizgowe. Czaicie?
genialne. Mi się te wszystkie rzeczy bardzo podobają i są super, także to tyle, co mam teraz do przekazania. Teraz idę się zagrzać, idę odpocząć. W ogóle dzisiaj wyszedł La Casa de Papel, także wydaje mi się, że na pewno sobie dzisiaj obejrzę. Ale najpierw muszę to wszystko tutaj posprzątać i wtedy się zobaczymy. Moi drodzy, ponownie minęło trochę czasu, tak właściwie dużo czasu straciłam, że mamy 21:40. Dzisiaj mam w ogóle strasznie dobry dzień, w sensie jakoś tak mam wrażenie, że go fajnie wykorzystałam, bo mam fajny materiał do vlogmasa, zrobiłam wam zakupy i też sobie posiedziałam, pochillowałam, też spędziłam czas ze znajomymi, byłam w szkole, napisałam kartkówkę z matmy na 4+, sprawdzian z WOS-u mi dobrze poszedł, także jestem z siebie dumna, ale jeszcze jutro będę mogła też się wychillować z racji, że idę na 18. Moje koleżanki Daria, pozdrawiam Cię, bo wiem, przynajmniej tak mi mówiłaś, nie wiem czy to prawda, ale mówiłaś mi, że będziesz oglądać moje vlogmasy. Tyle, co miałam Wam do powiedzenia. Okej, moi drodzy, a więc to już koniec tego odcinka, mamy co prawda następny dzień, ale ja wczoraj zostałam i zapomniałam dograć końcówki, także żegnam się z wami dzisiaj, mam nadzieję, że vlogmas się podobał, oczywiście czekajcie do jutra z racji, że jutro kolejny o godzinie 16, do zobaczenia i pa pa!